Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w siedzibie Gazety Olsztyńskiej na przedwyborczej debacie. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są od mojej prawej pan poseł Jacek Protas. Dzień dobry Państwu. Koalicja Europejska i Platforma. Pani Monika Falej. Dzień dobry Państwu. Wiosna. Pan profesor Karol Karski, Zjednoczona Prawica PiS. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Urszula Pasławska, Koalicja Obywatelska, pani poseł też. I PSL. I pan Andrzej Maciejewski, Kukiz 15. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, tu zwracam się już do moich gości. Zacznę od takiej dykteryjki. Otóż kilka dni temu Volvo obwieściło, że wszyscy pracownicy tej firmy będą mieli prawo do 6-miesięcznego urlopu. I zilustrowali to takim obrazkiem. Obrazkiem, który był na tej centralnej stronie europejskiej. Na tym obrazku był biały pan, śniady pan, a w samochodziku siedziała dziewczynka. Na stronie polskiej ten obrazek wygląda troszeczkę inaczej, a mianowicie był pan, była pani, a w samochodzie siedział chłopiec. Dla jednych to był powód do tego, żeby mówić, że to bardzo fajnie, bo podkreśla tą odrębność Polski. Z kolei inni twierdzili, że Volvo w ten sposób chce nas ośmieszyć. Ale moje pytanie jest takie, jaka powinna być ta Unia Europejska? Czy powinniśmy iść w kierunku centralizacji, decentralizacji, może jeszcze inaczej? Panie pośle. Kukiz 15 jest tą siłą polityczną, która ma już swoich sojuszników. We Włoszech Ruch Pięciu Gwiazd, mamy przedstawicieli Finlandii, w naszej koalicji Estonii, Chorwacji, Grecji. Jesteśmy siłą, która siebie określa mianem eurorealistów, którzy mówią o Europie ojczyzn. Mówimy o Europie ojczyzn, nie o Europie jako federacji, nie o Europie jako państwie, a więc mówimy tutaj o korzeniach. Pamiętajmy o tym, że ojcowie założyciele Unii Europejskiej oparli o trzy filary Unii Europejskiej, a więc o chrześcijaństwo, o prawo rzymskie i filozofię grecką. Kukiz 15, nasi partnerzy w Unii, chcemy przede wszystkim Europy opartej o obywateli, gdzie podmiotem i najważniejszym elementem Unii nie będą eurourzędnicy, eurokraci, elity czy też lobbyści, a obywatele. Stąd mówimy o tym, żeby oddać Unię obywatelom. A więc głos obywateli ma być głosem słyszanym. Ma być to także Europa równa. Nie może być Europy dwóch prędkości, A i B. My to już przerabiamy na gruncie Warmii, Mazur i województwa podlaskiego do okręgu. Po prostu to nie ma zgody. Jesteśmy wszyscy i działamy na tych samych zasadach, budujemy drużynę, a jednocześnie szanujemy swoją odrębność, swoją kulturę, język, tradycję. Jednym słowem, tak jak mówi nasze hasło, Polska w Europie, Europa na Polski. Pani poseł, a jak pani widzi tą Europę w nas i nas w tej Europie? Unia Europejska to wspólnota suwerennych państw, gdzie jest przestrzeń i na niezależność, i na odrębność, i na regionalizm. Pamiętam, kiedy wchodziliśmy w 2004 roku do Unii Europejskiej, bardzo baliśmy się tego, że zatracimy to, co polskie, zatracimy tą swoją tożsamość, a stało się zupełnie inaczej. Ten regionalizm, to poczucie tożsamości, poczucie korzeni, wydaje mi się, że jest jeszcze zdecydowanie większe niż w poprzednich latach. Zadajemy sobie często pytanie, czy więcej Polski w Europie, czy więcej Unii w Europie. Ja sobie zadaję pytanie odwrotne. Czy mniej Polski w Europie jest dla Polski korzystne? Czy mniej Europy w Polsce byłoby dla Polski korzystne? Mniej Europy w Polsce to na pewno mniejszy rozwój, mniejsze środki unijne, mniejsze szanse na wzrost konkurencyjności. Mniej Polski w Europie to z kolei ryzyko polexitu, do którego my Polacy oczywiście jesteśmy tego przeciwnikami w 80%. Warto patrzeć na nasze takie mocne cechy. Po najprawdopodobniejszym Brexicie Polska będzie piątą gospodarką wspólnoty, konkurencyjną gospodarką z innowacyjnym państwem. W związku z tym budujmy swoją tożsamość w oparciu o wspólne wartości. Współpracujmy gospodarczo. Nie ma nic złego w budowaniu ani relacji handlowych, ani relacji gospodarczych. Podciągajmy się wzajemnie w Europie i to myślę, że traktujmy jako naszą szansę i wyzwanie. Dziękuję bardzo. Panie pośle, więcej i mniej, ale czego w takim razie?
Unia Europejska jest organizacją międzynarodową. Tylko tyle i aż tyle. Organizacją międzynarodową zrzeszającą 28 suwerennych państw. Te państwa poszukują tej sfery, w której mogą współpracować. I tam, gdzie znajdują porozumienie, tam, gdzie współpracują, tam wszystkie zyskują. Nikt nie traci. Traktaty unijne przewidują, iż funkcjonowanie Unii Europejskiej oparte jest o zasady pomocniczości i subsydiarności. Te wszystkie zadania, które mogą być lepiej wykonywane na poziomie państw członkowskich, ba nawet na poziomie samorządów lokalnych, regionalnych, powinny być realizowane właśnie na tym poziomie. Tylko te kwestie, które są lepiej realizowane na poziomie unijnym, wspólnie, powinny być tutaj wspólnie prowadzone. Traktat z Lizbony po raz pierwszy pozwala nie tylko przejmować kompetencje od państw członkowskich, ale również pozwala państwom członkowskim odbierać te kompetencje Unii w sytuacji, kiedy dojdą one do wniosku, że jakieś zadania są gorzej realizowane na poziomie unijnym, ewentualnie coś nie wypaliło w tym zakresie, albo po prostu zmienią politykę swoją i uznają, że na przykład kwestie ochrony środowiska lepiej by były realizowane na poziomie narodowym niż na poziomie unijnym. I traktat z Lizbony na to pozwala. Oczywistym jest, że Unia Europejska to organizacja suwerennych państw. Te państwa to odrębne podmioty prawa międzynarodowego. Jednocześnie nie mamy do czynienia z czymś takim jak europejska opinia publiczna. Cały czas mamy do czynienia z niezależnymi od siebie społeczeństwami, które razem współpracują. Powiedziałbym tak, 99% relacji między państwami członkowskimi a instytucjami unijnymi oraz między samymi państwami członkowskimi to są relacje pozytywne, dobre. Mamy z tego korzyści. Jest gdzieś ten 1%, gdzie nie dochodzimy do porozumienia, ale to także dobrze, bo Unia Europejska jest jednocześnie tą organizacją, która powoduje, że nie możemy sobie już wyobrazić konfliktu zbrojnego między członkami tejże wspólnoty. Dziękuję bardzo. Pani Moniko, Wy z kolei uchodzicie za największych euroentuzjastów. Tak, Wiosna jest euroentuzjastą. Sama pamiętam siebie jeszcze właśnie sprzed 2004 roku, kiedy na terenie Olsztyna organizowałam akcje proeuropejskie, tak żeby to głosowanie było rzeczywiście pozytywne dla Polski i dla mnie też osobiście. No więc to, co dla mnie było istotne i to, co jest w Wiośnie bardzo istotne, to jest dlaczego żeśmy przystąpili do Unii Europejskiej. Właśnie dla wartości, dla solidarności takiej, o której marzyliśmy wtedy. Nie mieliśmy środków, nie mieliśmy rozwiązań, które dla nas były bardzo by potrzebne, związane z innowacjami, właśnie z gospodarką, z przepływem pieniędzy. I to było też jakby podłożem tego, żeby do Unii Europejskiej wejść, żeby nadgonić to, co tego, czego nie mieliśmy. I Wiosna chce obecnie takiej Unii Europejskiej, gdzie my, jako Polacy, dodajemy tej Europie skrzydeł. Dodajemy skrzydeł poprzez właśnie solidarność w kwestiach związanych z rodziną, poprzez solidarność związaną z tymi osobami, które są obecnie słabsze, wykluczone, żeby właśnie rozwiązywać te problemy wspólnie z innymi właśnie krajami na łonie właśnie Unii Europejskiej, bo to jest to miejsce, gdzie możemy właśnie o tych wartościach mówić i o tej solidarności również mówić i rozwiązywać te rzeczy, które są bardzo tutaj ważkie. Więc dla nas, tak jak powiedziałam, Europa to cały czas spójność z jednej strony, z drugiej strony cały czas podnoszenie wartości i kwestii związanych właśnie z solidarnością na wielu, wielu płaszczyznach. Dziękuję bardzo. Panie pośle, gdzie jest Pana Europa? Europa to przede wszystkim wspólnota. Kiedy była zakładana, to była to wspólnota węgla i stali. A więc podstawą był wspólny rynek, wspólna czy wspierająca się wzajemnie gospodarka. I dzisiaj też jest to jedna z podstaw, jest to baza całej wspólnoty, bowiem czerpiemy z wolnego rynku, z przepływu również kapitału, z przepływu pracowników, daleko idące korzyści. Tego zazdroszczą nam chociażby Stany Zjednoczone czy inne rynki, z którymi konkurujemy. Z czasem okazało się, że warto jest poszerzać tą wspólnotę, warto jest jeszcze bardziej zacieśniać wspólne działania i stąd też Unia Europejska ewoluowała aż do dzisiaj.
Dzisiaj to również wspólnota interesów, wspólna polityka, czy częściowo wspólna polityka zagraniczna. Od paru lat mamy wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej. Wspólne wartości, które opisane są w traktatach i które, jeżeli zgodziliśmy się na ich realizowanie, no to powinniśmy wywiązywać się z tego. To również poszanowanie demokracji, poszanowanie praw człowieka czy swobody wypowiedzi. Dla nas, dla województwa warmińsko-mazurskiego, dla województwa podlaskiego, dla regionów Polski Wschodniej, słabiej rozwiniętych, ważny jest aspekt solidarności Unii Europejskiej, bowiem najważniejszym jej narzędziem jest polityka spójności, a więc polityka wyrównywania szans rozwojowych między poszczególnymi regionami, wyrównywania poziomu życia w całej Unii Europejskiej. I to jest dla nas najważniejsze i to jest ten aspekt, który chcielibyśmy, ażeby Unia Europejska po tych wyborach najbliższych również wzmacniała. Dobrze, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, może się trochę posprzeczajmy w takim razie, bo troszeczkę zrobiło się nam za miło i za sympatycznie jak na debatę. Z Panem mamy się sprzeczać, czy między nie, sobą? Nie, broń Boże, między sobą. Chciałem chociaż poznać zasady. Chociaż możemy się też posprzeczać. Do tej pory wszyscy się zgadzaliśmy. No w sumie tak, ale to też jest dobry znak, dlatego że w wielu sprawach przecież gdybyśmy się mamy dokładnie takie same zdanie, różnimy się w innych sprawach, ale myślę, że w tych dwóch, o których chcę zapytać, to chyba się będziecie Państwo różnili. Mianowicie chcę zapytać, Unia Europejska to jest generalnie Zachód. Kiedy mówimy Unia Europejska, myślimy Zachód, ale Polska dla jednych to się kończy Europa, dla drugich się zaczyna, zależy jak kto na to patrzy. Natomiast na pewno dużym wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej i miejsca Polski w Unii Europejskiej są stosunki z dwoma krajami. Z Rosją, to jest oczywiste, i z Ukrainą. I chciałbym zapytać troszkę bardziej o Rosję, bo jest to nasz najbliższy sąsiad i o dwie rzeczy, które budzą bardzo dużo emocje. Niekoniecznie związane są z Unią Europejską, ale na pewno z polityką zagraniczną. Mówię tutaj o małym ruchu granicznym, co z tym dalej, jak to Państwo widzicie, i o przekopie Mierzei Wiślanej, czyli dwóch dużych, ważnych tematach dla mieszkańców naszego regionu. Może zaczniemy od pana posła Karskiego. Jest to partia rządząca, więc partia, która w tej chwili decyduje o tym, czy mamy mały ruch graniczny i czy przekop Mierzei Wiślanej będzie. Panie pośle, jak pan to widzi? Dwie bardzo ważne, interesujące kwestie. Przekop Mierzei Wiślanej to jest inwestycja, która jest korzystna dla Elbląga, jest korzystna dla regionu, także dla Polski. Rosja złożyła skargę do Komisji Europejskiej, twierdząc, że nie były wykonane transgraniczne oceny środowiskowe. Zresztą Rosja nie ma do tego tytułu, ponieważ nie jest stroną konwencji z ESPO. Nie przystąpiła do niej, gdyż nie chciała, aby te analizy były przeprowadzane w stosunku do Nord Streamu, najpierw pierwszego, potem drugiego, więc nie ma żadnego tytułu. Komisja Europejska w tej chwili analizuje te wnioski, tak jak każdy inny. Nie spodziewamy się jakichkolwiek tutaj problemów i ta inwestycja jest na tyle zaawansowana, że będzie realizowana. Akurat jutro będą otwierane koperty przetargowe, będziemy wiedzieli, jak będą się dalej toczyły procedury przetargowe. A mały ruch graniczny zostanie tak, jak jest? Powiem w ten sposób. Są jakby relacje na poziomie najwyższym, uwarunkowane także naszymi relacjami transatlantyckimi, sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, budową baz amerykańskich właśnie tutaj jako tych słupów granicznych zachodniego systemu cywilizacyjnego. Natomiast współpraca transgraniczna powinna rządzić się innymi regułami. I myślę, że z czasem ten mały ruch graniczny wróci. Ja zresztą jestem osobą, która zawsze publicznie wyrażała ten sam pogląd, że te ograniczenia w zakresie małego ruchu granicznego, które obecnie mają miejsce, powinny być tymczasowe, o ile w ogóle powinny zostać wprowadzone, i że z czasem powinien ten stan pierwotny wrócić, ponieważ współpraca transgraniczna to jest zupełnie coś innego niż te relacje na wysokim poziomie stosunków. Dziękuję, panie pośle. Panie pośle, teraz pytam pana posła Protasa, który akurat mieszka troszeczkę bardziej na północ od Olsztyna i w jakimś stopniu dotyczy to też jego problem, jego wyborców bardziej osobiście. Jak to widać właśnie bliżej granicy, panie pośle?
te dwa problemy. Ja się bardzo cieszę, że pan poseł Karski ma taki pogląd na mały ruch graniczny, ale no żałuję, że zbyt mało oddziaływanie na koleżanki i kolegów w rządzie, bowiem dla mnie ograniczenie czy zawieszenie małego ruchu granicznego jest uderzeniem w samo serce gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego. Przypomnę, że mały ruch graniczny jest instrumentem europejskim właśnie dla takich regionów, które są regionami peryferyjnymi, dla których granica stanowi barierę rozwoju, a nie koło zamachowe. Mały ruch graniczny nie zagrażał w żaden sposób i żadne badania tutaj, żadne wydarzenia nie wskazywały na to, że w jakiś sposób wpływa na bezpieczeństwo Polski albo naszego regionu. Służył gospodarce, służył mieszkańcom, którzy no, mają dalej do wielkich ośrodków gospodarczych, są z dala od głównych szlaków komunikacyjnych i mały ruch graniczny był narzędziem, który miał im pomóc i pomagał w utrzymaniu pewnego poziomu życia. Panie pośle, a Mierzeja? Mierzeja. Ja przypomnę, że decyzję o tym, ażeby przygotować tą inwestycję, podjął rząd pana Donalda Tuska. I tutaj my nie mamy wątpliwości co do tego, że to jest inwestycja, zresztą ja osobiście o nią jako marszałek zabiegałem przez wiele lat. I chcę powiedzieć, że to jest absolutnie potrzebna inwestycja i wpłynie ona pozytywnie na wzrost całego regionu. Mhm. Natomiast chcę powiedzieć o dwóch aspektach. Po pierwsze, ta specustawa, na podstawie której ma być wykonywana ta inwestycja, była absolutnym nieporozumieniem. Wskazywanie, jakby wyrzucenie do kosza raportu oddziaływania na środowisko, gotowego dokumentu, który w 2015 roku był na stole. Bo już czas. Tak, no, to jest ważny aspekt. Pyta pan o Mierzeję, więc mówię, jest duże zagrożenie takie, że będą kłopoty z realizacją tej inwestycji przez błędne podejście na samym początku do jej realizacji. Po drugie, chcę zapytać też, dlaczego wynegocjowane przeze mnie w kontrakcie regionalnym 5 inwestycji w porcie w Elblągu zostały wykreślone. Dlaczego nie realizuje się inwestycji w porcie w Elblągu, jeżeli się chce kopać Mierzeję, to tak jakby budować autostradę bez zjazdów. Dziękuję panie pośle. Zapytałem w takim razie Wiosny, która do tej pory nie rządziła jeszcze. Jak wy widzicie to? Znaczy tak, tutaj pierwsza kwestia związana z polityką wobec Rosji, to myślę, że tutaj akurat wszyscy Państwo się zgodziliście, że Unia Europejska to są wartości i też ta właśnie wspólnota i solidarność. Moim zdaniem akurat Nord Stream, tutaj też przytoczone, a to była pierwsza porażka, jeżeli chodzi o solidarność Unii Europejskiej w stosunku właśnie do nas. I żaden tutaj rząd sobie z tym nie poradził, ani też parlamentarzyści, europarlamentarzyści, więc to uważam za dosyć sporą porażkę, jeżeli chodzi o naszą delegację i na partie rządzące, które się mogły w jakiś sposób też mocniej przyłożyć do tego, żeby ta solidarność jednak była wobec nas bardziej sprzyjająca. Więc to jest jakby jedna rzecz, tak? Ja oczywiście to pokazuję jako przykład, gdzie ta porażka została dokonana, ale myślę też o tym, że jest ten moment. Pani poseł, Mierzeja, tak, nie? Mały ruch graniczny. Znaczy tak, ja próbowałam dotrzeć do dokumentów. Tutaj z jednej strony właśnie tutaj pan poseł powiedział o tych inwestycjach w Elblągu, na który właśnie nie będzie, więc z drugiej strony, tak jak tutaj pan poseł powiedział, że będzie to korzyść, ja nie znalazłam na razie żadnych dokumentów, które by wskazywały na realną korzyść przekopania Mierzei. Oczywiście będziemy za, jeżeli będą odpowiednie dokumenty pokazujące, że rzeczywiście kwestia oddziaływań środowiskowych z jednej strony, albo też inwestycje w Elblągu, które rzeczywiście skonsumują tą inwestycję. Czyli tak, ale ze znakiem zapytania. Ze znakiem zapytania, ponieważ nie mamy danych, nie mamy też rzetelnych informacji, dokumentów, które by pokazywały, że rzeczywiście ta inwestycja będzie służyła Elblągowi, bo to jest bardzo ważne, ale też całemu regionowi. Słuchajcie, może ad vocem tak króciutko, bo padł taki delikatny zarzut, że europarlamentarzyści tutaj się nie zaangażowali. Przyjęliśmy rozporządzenie unijne, które czyni Nord Stream mniej więcej 3/4 mniej opłacalnym niż przewidywano pierwotnie. Jednocześnie polska polityka zagraniczna działa na rzecz wprowadzenia sankcji przez Stany Zjednoczone na firmy, które prowadzą tę niemiecko-rosyjską inwestycję. Pani poseł, jak to z pani strony wygląda?
Zawsze powtarzałam, że my powinniśmy mieć lepsze relacje z Niemcami i Rosją niż Rosja z Niemcami. To jest w ogóle, ze względu na położenie geopolityczne, relacje, które budowaliśmy w ramach małego ruchu granicznego, były korzystne nie tylko pod względem gospodarczym i pod względem ludzkim. Ja muszę powiedzieć, że średnio co kwartał piszę i organizujemy debatę w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego, bo to jest w ogóle fundamentalna, jedna z fundamentalnych spraw, uważam, dla Warmii i Mazur. Tak jak warto też zastanowić się nad sankcjami, które zostały wprowadzone gospodarczymi wobec Rosji, bo one dzisiaj, widzimy, nie przynoszą żadnych efektów, poza tymi, że Rosja zaczyna się bardzo gospodarczo rozwijać. Mały ruch graniczny, tak, trzeba go przywrócić dla też wsparcia rozwoju północnej części naszego województwa. A co do mierzenia Wiślanej, no tutaj do tej pory wszyscy samorządowcy i większość polityków Warmii i Mazur była zgodna i podpisywała się obiema rękoma. Natomiast jeśli chodzi o samą inwestycję, która jest dzisiaj prowadzona, warto zauważyć, że w budżecie zaplanowano 50% kosztów, w związku z tym piąty przetarg unieważniony na przekop Mierzei Wiślanej. No, wydaje się, że Państwo po prostu albo nie macie pieniędzy, albo nie chcecie tego zrobić. My nie będziemy przeszkadzać, będziemy pomagać. Nasi eksperci również będą pomagać w tej inwestycji. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ona jest korzystna dla regionu. Czym nas zaskoczy Kukiz 15? Proszę Państwa, na konwencji wyborczej powiedziałem, że nie jesteśmy końcem świata, nie jesteśmy końcem Polski, jesteśmy wrotami czy bramą do Europy, a takich właśnie państw jak Rosja, Białoruś, bo pamiętajmy o tym, że w naszym okręgu mamy takie dwa płuca, dwa skrzydła takiej bramy, to jest Warmia, Mazury i Podlasie. I teraz, proszę Państwa, zrobiliśmy z myśli wobec wschodu pewnego złotego cielca, a tak na gruncie olsztyńskim w tym temacie się nic nie dzieje. O ile w Białymstoku mamy wschodni kongres gospodarczy, gdzie raz do roku spotykają się przedstawiciele odnośnie Litwy, Białorusi, Ukrainy, to w Olsztynie nie ma nic. Dyskutujemy o tym, że chcemy tutaj być myślą, centrum spotkań z Rosjanami, a przez 15 lat ani PO, ani PSL, a tym razem nawet i Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiły nic. To w Krynicy, na południu Polski, w górach się rozmawia o Rosji, o obwodzie kaliningradzkim, a nie w Olsztynie. A więc przywróćmy tą naturalną naszą lokalizację i zróbmy z centrum myśli wschodniej w Unii Europejskiej właśnie w Olsztynie, a nie w Krynicy czy też w Warszawie. I rzecz, sprawa najważniejsza. Przekop Mierzei. Głosowałem jako poseł za przekopem. To jest wątek i polityczny, i ekonomiczny. Gdy patrzeć z punktu tego, co powiedziała pani z Wiosny, to kanał Suezki nie miał prawa powstać, a powstał i funkcjonuje. Podobnie będzie z naszym przekopem. Jeżeli chcemy być niezależni, nie możemy dawać się fochom, dąsom, naszym partnerom, sąsiadom. Z sąsiadami się możemy spierać i kłócić, ale musimy też współdziałać. Jeżeli nie potrafią zaakceptować prawa międzynarodowego, to musimy znaleźć swoje wyjście. Czy ktoś, bo widzę, że to wywołało spore emocje, czy ktoś z Państwa jeszcze dobrze? Może pan poseł Protas? Ja ad vocem, dlatego że ja rozumiem, że pamięć pana posła sięga tylko od czasu założenia ruchu Kukiz, bo ja akurat przez wiele lat funkcjonowałem w samorządzie województwa jako marszałek i my budowaliśmy doskonałe relacje z Rosją, doskonałe relacje z gubernatorem i wiele konferencji, wiele nie tylko konferencji, ale wspólnych przedsięwzięć powstawało. Program Polska-Rosja byłby nie do zrealizowania, gdyby nie współpraca samorządów polskich i rosyjskich. Nie będę tu wymieniał konferencji, które się odbyły, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast rzeczywiście dzisiaj ta polityka, realizowanie polityki współpracy regionalnej, transgranicznej jest trudniejsze, między innymi dlatego, że mamy zawieszony mały ruch graniczny. To był zły sygnał dla rosyjskiej strony, a dobry sygnał dla tych wszystkich, którzy chcieli te relacje popsuć. Pani Moniko, pani też chciała. Tak, ja chciałam się też odnieść, ponieważ akurat jako reprezentantka organizacji pozarządowych niejednokrotnie uczestniczyłam w różnych wydarzeniach i czy spotkaniach realnych, czy też konferencjach, gdzie nawiązywano właśnie była współpraca z mieszkańcami, mieszkankami obwodu kaliningradzkiego, ale to dzięki temu właśnie, że był ruch, mały ruch graniczny, mogliśmy tą współpracę nawiązywać i ją realizować po wycofaniu się z tego narzędzia. Mamy
bardzo utrudnioną sytuację. Co do foków, no to nie chodzi o foki, tylko chodzi o realia, które po prostu muszą być udokumentowane. Także myślę, że tutaj polityka zagraniczna nie jest oparta na fochach, tylko po prostu na realnych i na, po prostu na korzyściach, które są dla nas istotne. Widzę, że Rosja wywołuje spore emocje. Może pan poseł Karski, potem też wywołany do tablicy pan poseł Maciejewski. Czy musimy zdać sobie sprawę, że relacje z Rosją, żadnego z państw nie wyglądają laurkowo. Znaczy jest to państwo, które spory ze swoimi sąsiadami rozwiązuje za pomocą agresji. Widzimy to na przykładzie Gruzji, Ukrainy. Jest to państwo, którego siły zbrojne stacjonują właśnie w obwodzie kaliningradzkim. We wsi Michajłowka pod Gusiewem znajdują się składy taktycznej broni nuklearnej. Nowe baterie Iskander zostały sprowadzone. Więc mamy do czynienia jednak z państwem, w stosunku do którego musimy prowadzić politykę obronną. Z tego też wynika konieczność tutaj zaproszenia wojsk amerykańskich. Będą nowe bazy, które dadzą także miejsce pracy, także możliwości dla handlu tutaj dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Natomiast od tych wielkich jakby kwestii transatlantyckich, obronnych, politycznych należy oddzielić współpracę transgraniczną. Tutaj żyją, mało, tutaj tak. Więc tutaj żyją ludzie po jednej, drugiej stronie granicy. Powinna mieć miejsce współpraca. I także, tak jak powiedziałem, z czasem myślę, że ten mały ruch graniczny zostanie przywrócony, ponieważ chodzi po prostu o pewne wyregulowanie pewnych kwestii i także pewne oczekiwania strony amerykańskiej, więc panie możliwe pośle, jest to do zrealizowania. Pan poseł Maciejewski, żeby było sprawiedliwie, zakończy dyskusję o Rosji, pani poseł Pasławska, żeby każdy miał jeszcze prawo głosu. Panie pośle, proszę. Do pana posła Protasa na początek, moja pamięć jest dłuższa, tak się składa, że w pierwszej kadencji samorządu byłem przewodniczącym Rady Miasta w Bartoszycach, gdzie były targi pogranicza. Właśnie i no właśnie. Polska z Rosją się tam spotykała i to było na początku lat 90. Także panie pośle, mam bardzo dobrą pamięć, ale wiem równie dobrze, że w pana czasach to się skończyło i jednocześnie mam pytanie, gdzie jest jakiekolwiek centrum współpracy Polska-Rosja na gruncie olsztyńskim? Gdzie jest to spotkanie myśli intelektualnej, gospodarczej? Gdzie jest dom Polski w obwodzie kaliningradzkim na gruncie rosyjskim? Nasi przedsiębiorcy są tak naprawdę osieroceni przez władze i samorządu województwa i krajowego, więc to pokazuje grzechy 30 lat. Nie mówię o grzechach jednego roku, czyli konkretnej władzy. Mówię o tym, że sami jako Polacy nie wiemy, czego chcemy od Rosji. Pani poseł, pani łagodzi, czy... Sprawa Rosji budzi wiele emocji, podczas kiedy te emocje powinniśmy odłożyć na bok, a kierować się po prostu zwyczajnym, też ludzkim pragmatyzmem. Obserwujemy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy takie budowanie wzajemnej niechęci, wymachiwanie na potrzeby krajowe szabelką wobec Rosji. Podczas popatrzmy na to, jakie mamy straty. Mamy straty w gospodarce, w rozwoju terenów przygranicznych. Nasi rolnicy, eksporterzy, producenci żywności stracili rynki zbytu. Żadnych korzyści z tego wymachiwania szabelką wobec Rosji ja jako mieszkaniec tego województwa nie widzę. Uważam, że lepiej budować w zgodzie, lepiej jest słaba zgoda, nawet słaby sojusz, niż otwarty konflikt i niechęć. Dobrze. To w takim razie ja teraz zrezygnuję z zadawania swojego pytania, bo ta dyskusja była całkiem żwawa i ciekawa. I może przejdziemy do wzajemnego zadawania sobie pytań. Czyli każdy z Państwa ma prawo zadać jednej dowolnej osobie pytanie. Zacznijmy od pani Moniki Falej. 2 minuty możliwość zadania pytania i 2 minuty na odpowiedź. Pani Moniko, kogo pani pyta i o co? Ja zapytam Ulę, panią poseł. Ja mam takie pytanie. Pani partia bardzo często głosuje przeciwko projektom obywatelskim, które chronią prawa kobiet. I chciałam się dopytać i zapytać, jak pani widzi właśnie taką rolę swoją w Parlamencie Europejskim, kiedy będą głosowane właśnie kwestie związane z prawami kobiet i z prawami obywatelskimi. Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze głosuje za prawami kobiet, a jeśli chodzi o w ogóle sprawy światopoglądowe, to tutaj jako partia każdy z nas ma swój światopogląd i prawo do własnego zdania w tej sprawie. Głosowanie za sprawami kobiet to jest też głosowanie za sprawami takimi ważnymi społecznie. My jesteśmy partią centrową. W Europarlamencie
Parlamencie, z tego co przecież pani również wie, nie ma decyzji światopoglądowych, nie ma uchwał światopoglądowych. Tak jak powiedziałam, zawsze wspierałam kobiety, będę wspierała, natomiast nie muszę być lewicową osobą czy feministką, żeby mówić o wspieraniu kobiet. Wspieramy rozwój kobiet, wspieramy rodziny, ale też wspieramy kobiety, które są w potrzebie. Kobiety, które mają trudną sytuację materialną, życiową. Konkrety, nie ideologia, konkretne działanie i konkretne wsparcie, to mnie interesuje. Dobrze. Pani poseł, kogo pani pyta? Może pana profesora, w związku z tym, że jesteśmy sąsiadami, siedzimy koło siebie. Panie profesorze, pani pośle, chciałam zapytać pana o Naturę 2000. Województwo warmińsko-mazurskie ponad 40% jest objęte właśnie naturą. Jest bardzo wiele programów chroniących przyrodę. Czy pan uważa, że w jaki sposób powinniśmy chronić przyrodę? Czy ta Natura 2000 powinna obowiązywać w tym zakresie, jakim obowiązuje? Czy być może ją należy zweryfikować, zmniejszyć? Być może należy wprowadzić jakieś regulacje, które będą niekorzystne dla przyrody, a korzystne dla rozwoju. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Ochrona środowiska jest zawsze tak, że ma swoje pozytywne aspekty i także powoduje pewne utrudnienia. Akurat Natura 2000, te obszary w Polsce, które zostały zgłoszone do Natury 2000, zostały jakby uruchomione jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. W ramach takiej ogromnej nadgorliwości jeden z ministrów środowiska uznał, że im więcej zgłosimy, tym lepiej, że to będzie dowód na to, że jesteśmy bardziej prounijni, proeuropejscy. Niestety tak się stało. I w tej chwili już będąc w Unii Europejskiej odczuwamy bezpośrednio, że nie jest tak, że im więcej, tym lepiej, tylko że to budzi określone również ograniczenia. Ja uważam, że należałoby jednak w pewnym stopniu zróżnicować te obszary, także przeformułować prawo unijne tak, aby te obszary chronione nie były jakby a priorycznie czymś uniemożliwiającym prowadzenie inwestycji. Czyli zmniejszyć obszar Natury 2000? Nie. Zróżnicować i jednocześnie, bo wycofywanie poszczególnych segmentów to jest rzecz trudniejsza. Natomiast dać zielone światło na działanie, że jeśli jakiś obszar pozostaje w tej strefie, to nie znaczy, że ma być on a priorycznie wyłączony spod inwestowania. I to jest także w dużym stopniu kwestia praktyki. Panie pośle, kogo pan pyta? Akurat w Polsce stykamy się z oprotestowywaniem różnych inwestycji bardzo często, natomiast analogiczne inwestycje w krajach zachodnich Unii Europejskiej są przeprowadzane. Zresztą działalność organizacji ekologicznych, jak kiedyś zapytałem. Panie pośle, ja przepraszam bardzo, teraz czas na pańskie pytanie. Kogo pan pyta? Chętnie bym się zrewanżował mojej koleżance. Jest to dozwolone oczywiście. Każdy ma prawo do jednego pytania. No to w takim razie zapytałbym o kwestię nielegalnej migracji. Jakie jest Państwa stanowisko w tym zakresie? Nielegalnej imigracji. Nielegalnych migracji, w tym najbardziej interesuje nas zagadnienie nielegalnej imigracji. I, bo wiemy, że w 2015 roku rząd PO-PSL-u wyraził zgodę na przyjęcie rozporządzenia unijnego, w którym... Ale te osoby znalazły się w sposób nielegalny na terytorium Unii Europejskiej z naruszeniem przepisów konwencji genewskiej o statusie uchodźców. Mówimy o tych ludziach w zachodniej Europie, Włoch, tak, tak. Więc każdy ma, zgodnie z konwencją genewską, każdy ma prawo do przekroczenia granicy z pierwszym państwem bezpiecznym. Te osoby potem już migrowały pomiędzy poszczególnymi kolejnymi państwami w sposób nielegalny. Zresztą to jest ogromny przestępczy proceder akurat w Agencji Wspierania Azylowego Unii Europejskiej, jakby informowano nas, że to jest przestępczy proceder sięgający jakieś kwoty 6 miliardów euro rocznie, przynoszący takie zyski. To są całe agencje, to są
akcje reklamowe w poszczególnych państwach. I teraz panie akurat wtedy złamano Solidarność Wyszehradzką. Udało się dzięki determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości nie dopuścić do tego. Czy, czy bylibyście państwo skłonni jeszcze raz to powtórzyć, czy też już się od tego odcinacie wreszcie? No, nie wreszcie, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe od samego początku i to było na moim blogu, bardzo często w ten sposób komunikowaliśmy, że jeśli chodzi o imigrantów nielegalnych, szczególnie tych pochodzących z południa, no, Czy wypowiedzieliśmy się w tej sprawie jednoznacznie, znaczy jesteśmy gościnni, ale bez przesady byliśmy gotowi i wyrażaliśmy zgodę na to, żeby przyjmować matki, przyjmować dzieci. Natomiast tutaj w kwestii mężczyzn, bo tutaj odnosiliśmy się też do stanu wojennych, stanu zagrożenia życia, jasno uważaliśmy, że oni powinni zostać i walczyć o swoje małe ojczyzny. Natomiast warto też w tym momencie powiedzieć o imigracji zarobkowej, która ma miejsce dzisiaj nie tylko w Polsce, ale również na Warmii i Mazurach. Pewnym otwarciem się na wschód, na Ukrainę, na Białoruś, bo też coraz więcej pracowników, coraz więcej osób przyjeżdża tutaj z całymi rodzinami. To są nie tylko robotnicy, ale to są też lekarze, pielęgniarki i uważam, że tę kwestię trzeba również mądrze zagospodarować i jest to kierunek nieunikniony. Także jeżeli mówimy o imigracji, to ona ma bardzo wiele aspektów i nie unikniemy imigracji ze wschodu i dzisiaj bez pracowników ze wschodu tak naprawdę wiele przedsiębiorstw nie miałoby rąk do pracy. Słuchać w autobusie numer 16, którym czasami dojeżdżamy. Panie pośle, kogo pan wywołuje do tablicy? Ja chętnie zapytam pana posła Karskiego, bo w ostatnich tygodniach dość często się spotykamy i muszę powiedzieć, że bardzo często jestem zaskoczony tym, w jaki sposób pan poseł wypowiada się o naszym regionie i o polityce, która powinna mieć miejsce wobec naszego regionu. To mnie bardzo cieszy. Wyciągam z tego wniosek taki, że panie pośle, bardzo dobrze by było, gdyby pan został tutaj w kraju i wszedł do rządu PiS-u, jeżeli takowy będzie tworzony. To rozumiem, jest uczciwość. A pytanie, tak czy nie? Ależ my, panie pośle, myślę, że... Też panu posłowi życzę jak najlepiej. Natomiast w tym kontekście zadam pytanie, no bo pana wypowiedzi okej. Natomiast odnoszę głębokie wrażenie, że rząd PiS-u no nie cierpi Warmii i Mazur. Zamknięcie małego ruchu granicznego, wykreślenie szeregu inwestycji z kontraktu regionalnego, kontraktu między samorządem województwa a rządem, między innymi 5 inwestycji w porcie. Zero środków do tego momentu w tym roku na drogi lokalne. Polska-Rosja przeciągnięta do samego końca z tego powodu, program Polska-Rosja, z tego powodu będą straty finansowe zablokowana przez posła, przepraszam, nie posła, ale przewodniczącego Schmidta, budowa ciepłowni czy przekazanie środków na ciepłownię w Olsztynie. Linia kolejowa Olsztyn-Braniewo nierealizowana mimo zagwarantowania środków w regionalnym programie operacyjnym. Proszę mi powiedzieć, jak to tak naprawdę jest? Panie pośle, województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najbiedniejszych, w ogóle nie najbiedniejszym w Polsce i wymaga tutaj jakby wielu środków finansowych. Te pozytywne inwestycje są już realizowane, są względnie planowane. Wczoraj uczestniczyłem w PiS-u i w Ełku w podpisywaniu kontraktów na budowę dróg z zakresu Funduszu Dróg Samorządowych. To są i drogi powiatowe, i drogi gminne. Ponad 6 miliardów złotych w tym roku zostało przeznaczonych na tego typu inwestycje przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W kraju, z tego 330 milionów na ten rok w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to nieproporcjonalnie więcej niż podpowiadałyby wskaźniki terytorialne, czy brane pod uwagę ze względu na liczbę ludności, ponieważ właśnie to jest region najbardziej potrzebujący. Kolejne kontrakty są podpisywane po prostu codziennie w tej chwili. Mamy do czynienia z inwestycją, z budową drogi ekspresowej S16. Dzisiaj będzie oddawany już ostatni odcinek obwodnicy Olsztyna. Nasza inwestycja, panie pośle, jeszcze rozpoczęta przez nas.
Także nie podpisujcie się za ale ktoś, to. Ale ktoś musiał to za was skończyć. Ktoś musiał to skończyć, ponieważ wam to bardzo ślamazarnie szło. Nihilnowi, panie. Ale zgódźmy się, że jest to, pozytywna inwestycja. Okej, absolutnie. Jednocześnie powstają nowe propozycje. Ja jestem bardzo, podpisuję się obiema rękoma za projektem kolei nadzalewowej, nad Zalewem Wiślanym. Także powstają te... Zapytam na przykład, to dlaczego nie realizujecie linii kolejowej Olsztyn-Braniewo? Są pieniądze, tak? Natomiast PLK... Pośle, ja przepraszam bardzo, bo już... Ta linia będzie realizowana, ale jeśli mówimy o kolei, bo pan... Ja muszę dbać o interesy wszystkich partii, wszystkich osób. Tylko dodam jeszcze dwa zdania na temat linii kolejowych. Te szprychy linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego, szprycha numer 2 CPK Warszawa Olsztyn, szprycha numer 3 CPK Warszawa Pisz. Pan poseł Andrzej Maciejewski. Ostatni będą pierwszym. Proszę Państwa, mam pytanie do wszystkich, bo Warmia Mazury to jest rolnictwo, ważna część naszej gospodarki. Ale panie pośle, rozumiem, wtedy nikt nie będzie mógł odpowiedzieć. Ale to będzie szybka odpowiedź, tak nie. Zgadzacie się Państwo tak na nie? Tak nie, no bo to będzie... Ma pan odpowiedź, nie tak. Jak są zasady, to jak są zasady, to zasady. Kukiz też powie od czasu do czasu się do zasad. Dobrze, to do pana europosła, bo krótko. Proszę Państwa, CEFTA jest tym porozumieniem, przeciwko któremu Kukiz 15 był od początku. Tak się składa, że na gruncie Parlamentu Europejskiego PSL stchórzył i nawet nie głosował. Powstał popis, a więc europosłowie, pan Karski i koledzy z PO głosowali za porozumieniem. I teraz mam pytanie do pana posła Karskiego, bardzo proste. Czy dzisiaj po tym czasie, po pewnej refleksji, głosowałby pan tak samo, czy mimo wszystko zmieniłby pan zdanie? Czy współpraca transatlantycka jest bardzo ważna we wszystkich wymiarach i mamy tutaj do czynienia z kwestią jakby rozwoju sprawy w czasie. W związku z tym trzeba to rozpatrywać każdorazowo w takim momencie i w takich konfiguracjach politycznych i gospodarczych, jakie one mają miejsce. Na ten moment to rozwiązanie akurat jest optymalne. Rozumiem, że dla polskiego rolnika jest to korzystne i polski rolnik powinien się z tego powodu cieszyć. Jak pan widzi, nie ma żadnych negatywnych implikacji. Dobrze. Czyli jemy plastik zamiast polskiej dobrej żywności. Nie wziął udziału w głosowaniu. Sprawdzone, proszę sprawdzić. Proszę sprawdzić się przygotować. Nie wzięli Państwo udziału. Drodzy Państwo, i tym optymistycznym akcentem. Nie, jeszcze nie kończymy. Na koniec macie Państwo prezent od Gazety Olsztyńskiej, czyli każdy dostaje. No, chyba że odwrócę głowę i nie zauważę. Nie, oczywiście kubeczki możecie Państwo zabrać, bo są naprawdę śliczne. Jak wszystko to robi zresztą Gazeta Olsztyńska. Natomiast Sprawiedliwość nie zabiera gadżetów. Nie, no oczywiście. Na sam koniec każdy z Państwa dostaje od nas, no powiedzmy 90 sekund, ale maksymalnie, żeby przekonać Państwa, którzy nas oglądają, do swojej kandydatury. Zaczynamy, dobrze, alfabetycznie. Pani Moniko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, wiosną chcę dodać Europie skrzydeł, chcemy świeżości, chcemy pokazać, że można w nowej wersji, w nowym wydaniu tej Europie dać nowe też rozdanie i nową energię. Na tym nam bardzo zależy. Zależy nam na tym, żeby ta Europa była taka, jak do której mieliśmy zamiar wejść, czyli i weszliśmy, czyli ta o wartościach i ta, która ma być solidarna z tymi najsłabszymi, ale też solidarna z innymi krajami i też ze wspólną polityką zagraniczną, też wspólną polityką związaną z energią, ze źródłami odnawialnymi i z tymi kwestiami, które na przykład dotyczą obronności, o której tutaj też nie było w ogóle mowy. Mamy cyberprzemoc, cyberwojny wręcz bym powiedziała, gdzie akurat Polska powinna bardzo mocno współpracować z Unią Europejską i ze wszystkimi krajami. Także zachęcam na głosowanie na wiosnę, na mnie, na Monikę Falej i na całą drużynę Roberta Biedronia. Dziękuję bardzo. Pan europoseł Karol Karski. Czy jestem osobą, która ma przygotowanie do pracy w Parlamencie Europejskim, zarówno od strony naukowej, jestem profesorem prawa międzynarodowego, jak od strony zajmowania się tymi kwestiami
jako wiceminister spraw zagranicznych odpowiadający za politykę unijną, czy też przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. To pomaga w zajmowaniu się tymi kwestiami w sposób bardziej profesjonalny. Proszę Państwa, do tej pory udało się wiele zrobić dla Polski i Polaków. Udało mi się także doprowadzić, na zasadzie oczywiście jednej z wielu osób, ale do przyjęcia 4 rezolucji popierających zrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników z tymi, które są na zachodzie Unii Europejskiej. Udało się pomóc w transferze znaczących środków unijnych na inwestycje w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Także praca europosła to nie tylko stanowienie legislacji unijnej, ale także w tym pozytywnym sensie lobbowanie za konkretnymi inwestycjami. Razem z posłem Tomaszem Porębą udało nam się wprowadzić część tych inwestycji do rozporządzenia określającego listę transeuropejskich korytarzy transportowych. To wszystko się dzieje, wiele rzeczy jeszcze przed nami. Natomiast na pewno europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym ja, nie głosujemy tak jak europosłowie Platformy Obywatelskiej za rezolucjami, które mają nałożyć sankcje na własne państwo. Pan poseł Andrzej Maciejewski, mniej polemicznie już. Proszę Państwa, Warmia i Mazury są jednym z licznych regionów, województw w Polsce, który nie ma swojego przedstawiciela w parlamencie od 10 lat. Czas najwyższy, abyśmy jako region mieli tego jednego przedstawiciela. Do tej pory zdominowało u nas Podlasie, albo tak zwani spadochroniarze z Gdańska, z Warszawy, nieważne. Jednym słowem, musimy mieć swój głos w Brukseli. Proszę o postawienie na człowieka sprawdzonego. Jestem waszym posłem od 4 lat. Mieliście okazję mnie obserwować przez 4 lata w polskim parlamencie. Prowadzę jedną z najbardziej transparentnych działalności na gruncie parlamentarnym, co poświadczyły też organizacje pozarządowe, że jestem posłem, który prowadzi bardzo jawną działalność, bardzo dokładną. Moi wyborcy wiedzą wszystko, co robię i w moim okręgu nie ma miasta ani gminy, gdzie jako poseł byłem wszędzie. Nie mam miasta ani gminy, gdzie bym pominął jakąkolwiek społeczność. Takim byłbym europosłem, który będzie obecny z wami, będzie wszędzie, gdzie są wasze ważne sprawy, będę was słuchał i z wami rozmawiał. Kukiz 15 jest jedną z sił w parlamencie, która idzie pod własnym szyldem. Podjęliśmy sami to wyzwanie i skutecznie udowadniamy, że możemy zbudować coś ponad wieczną wojnę PO-PiS-u, poprzez wieczne awantury i kłótnie. Jesteśmy tą trzecią drogą, która pokazuje, rozwiązujmy problemy, a nie mówmy o problemy. Budujmy Polskę nową i lepszą, a nie adorujmy to starą i ciągle skrzywdzoną. Pani poseł Urszula Pasławska. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja w Parlamencie Europejskim będę szukała sojuszników, przyjaciół, aby móc jak najskuteczniej realizować sprawy ważne dla naszego województwa, dla województwa również podlaskiego, aby pozyskać pieniądze na rozwój, na innowacje, tak żeby ludzie, którzy tutaj żyją, mieszkają, mogli się rozwijać, aby ich dzieci nie wyjeżdżali. Przymierzam województwo warmińsko-mazurskie wszerz i wzdłuż, spotykam się z Państwem. Najważniejszymi problemami, o których mówicie, to są przede wszystkim drogi powiatowe, to są szpitale powiatowe, to są miejsca pracy. To nie jest tak, że ludzie chcą stąd wyjeżdżać, chcą tu żyć, chcą mieć wysoki standard tego życia, dlatego szerokopasmowy internet, wsparcie rolników na najwyższym poziomie, 280 euro do hektara, dopłat obszarowych, taki sobie stawiamy cel. Wsparcie samorządów, wsparcie biznesu, wsparcie organizacji pozarządowych. Nie idę do Europarlamentu przeciwko komuś, tylko za czymś, żeby razem z wami budować Warmię i Mazury i województwo podlaskie. Łączymy siły w koalicji europejskiej, łączymy siły jako regiony. Dziękuję bardzo i pan poseł Jacek Protas. Szanowni Państwo, urodziłem się, wychowałem i od wielu lat pracuję w regionie dla regionu. Między innymi jako samorządowiec, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, prezes Związku Województw, czy ostatnio jako poseł. Mam duże doświadczenie w negocjacjach z Komisją Europejską. Wynegocjowałem dla naszego regionu 2 wielkie programy operacyjne, które zresztą przez lata wdrażałem. Uczestniczyłem też jako prezes Związku Województw w przygotowywaniu wielkiego programu Rozwój Polski Wschodniej.
Mam doświadczenie międzynarodowe jako prezydent Euroregionu Bałtyk, czy też polski delegat do Komitetu Regionów Unii Europejskiej. A więc oferuję swoje doświadczenie, wiedzę dla pracy dla regionów Polski Wschodniej, w szczególności dla województwa warmińsko-mazurskiego. Uważam, że potrafię przekonać naszych partnerów w Europie, że warto nam zaufać, że warto w nas inwestować, warto nam pozwolić wydobyć ten olbrzymi potencjał, który drzemie w naszych regionach. I dlatego ośmielam się prosić Państwa o głos na mnie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że ta nasza debata pomoże Wam podjąć taką decyzję, jaką uważacie za słuszną w najbliższą niedzielę. A można króciutko odwrócić? Już kończymy, Panie Pośle, już kończymy. Natomiast ja wierzę w to, że na pewno w jednym bylibyśmy wszyscy zgodni, że wspólnie zachęcamy, bez względu na to, kto na kogo głosuje, żeby w niedzielę pójść na te wybory. Bo to są naprawdę bardzo ważne wybory, drodzy Państwo. Ja akurat po tej debacie idę do olsztyńskiego ratusza, żeby wybrać takie zaświadczenie, bo nie będzie mnie w Olsztynie w niedzielę i będę głosował poza swoim miejscem zamieszkania. Zachęcam po prostu do udziału w wyborach i dziękuję moim Państwa gościom. Pan poseł Jacek Protas, Koalicja Europejska, pani Monika Falej, dziękuję, Wiosna. Wybierzcie Państwo Polskę. Pani, Dziękuję bardzo. Pan europoseł Karol Karski, Zjednoczona Prawica PiS. Dziękuję bardzo. Pani Urszula Pasławska, PSL, Koalicja Europejska. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. I pan Andrzej Maciejewski, Kukiz 15. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy bardzo. Wszyscy pozdrawiamy.